Szanowni Państwo, mam wielki zaszczyt i wielką przyjemność powitać Państwa na uroczystym ogłoszeniu laureata 7. edycji konkursu o nagrodę imienia pierwszego rektora Uniwersytetu Łódzkiego, profesora Tadeusza Kotarbińskiego, za znakomitą pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych. Znowu spotykamy się w czasie szczególnym. Przed rokiem powstrzymywaliśmy kolejną falę pandemii. Teraz brutalna i haniebna wojna przeciwko Ukrainie, która siłą rzeczy skupia gro naszych myśli i działań. Ale właśnie w tym szczególnym, tragicznym czasie z całą mocą powraca znaczenie pytań zasadniczych, podstawowych o życie i śmierć, o sens naszego istnienia, o najważniejsze wartości, o to, co łączy naszą wspólnotę i co naszą wspólnotę może zniszczyć, o prawdę, o piękno, o dobro. Proszę posłuchać, jakiego ciężaru właśnie w tych dniach nabierają słowa Tadeusza Kotarbińskiego z jego medytacji nad życiem godziwym. Że prawość, męstwo, dobre serce godne są szacunku, a oszukaństwo, głoszenie kłamstw ze strachu, znęcanie się nad słabszym, godne pogardy, to jest równie oczywiste jak to, że cukier jest słodki, a sól słona. I nie potrzeba tu żadnych pozaludzkich uzasadnień. Szanowni Państwo, dlatego właśnie z jeszcze większym przekonaniem chcemy docenić dziś wysiłek polskich humanistów włożony w budowę lepszego i mądrzejszego świata. A jednocześnie z oczywistych dla wszystkich powodów zdecydowaliśmy się na nieco skromniejszą formułę naszego spotkania. O zabranie głosu proszę Jej Magnificencję, rektor Uniwersytetu Łódzkiego i przewodniczącą kapituły konkursowej, panią profesor Elżbietę Rządzińską. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, szanowni nominowani, szanowna kapituło, droga społeczności Uniwersytetu Łódzkiego, drodzy goście zgromadzeni w Pałacu Alfreda Biedermana w Łodzi, drodzy sympatycy naszej uczelni. Spotykamy się dziś, tak jak słyszeliśmy przed chwilą, w cieniu brutalnej napaści, napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Widzimy z jednej strony agresję, terror, propagandę, z drugiej heroizm, patriotyzm, człowieczeństwo. Obserwujemy, jak ujął to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, walkę ciemności ze światłem, śmierci z życiem. Jesteśmy świadkami aktów solidarności i bezinteresownej pomocy. Polska, Polacy niosą pomoc z serca i z duszy. Jako rektor Uniwersytetu Łódzkiego z serca i z duszy dziękuję całej społeczności naszej uczelni za wszystko, co robi dla obywateli Ukrainy, dla ukraińskich studentów, dla ukraińskich naukowców. Widzimy także konsekwencje działania ludzi, którzy odrzucili wartości, prawdę, prawa człowieka, zakwestionowali humanizm. Profesor Tadeusz Kotarbiński, wybitny filozof, pierwszy rektor Uniwersytetu Łódzkiego, powiedział, że kłamstwem można niekiedy zajść daleko, ale nie można wrócić. Głęboko wierzę, że w tej wojnie zwyciężą prawda i wolność. Mam także nadzieję, że lekcja płynąca z tych wydarzeń trafi do ludzkości i pokaże, jak fundamentalne dla naszej cywilizacji są humanistyczne wartości. Spotykamy się dzisiaj w gronie wybitnych humanistów, którym bliskie są rozważania o człowieku i którzy poświęcają swoją karierę, by poznawać, opisywać i przybliżać nam wszystkim naturę ludzką. Nie ustawajcie Państwo w swojej pracy.
w każdych czasach, a przede wszystkim w tych trudnych, wszyscy bardzo jej potrzebujemy. Potrzebujemy nie relatywizmu, nie cynicznego pacyfizmu, a prawdziwego, prawdziwego humanizmu. Wręczenie nagrody w konkursie imienia pierwszego rektora Uniwersytetu Łódzkiego, profesora Tadeusza Kotarbińskiego, odbywa się już po raz siódmy. W bieżącej edycji ocenie podlegało 70 książek. Serdecznie dziękuję Państwu, członkom kapituły nagrody, za wspólną pracę i godziny, chyba tak mogę powiedzieć, burzliwych obrad. Możliwość konstruktywnej dyskusji była dla nas wszystkich bardzo cennym doświadczeniem. Od początku istnienia konkursu niemal 130 polskich jednostek badawczych zgłosiło do oceny 430 prac. W finałach wszystkich edycji znalazło się 30 książek. Rosnąca popularność nagrody pomogła wszystkie te dzieła promować i przedstawiać szerokiej publiczności, czego efektem jest blisko 1000 wzmianek w mediach o tym konkursie. Dotychczasowi laureaci nagrody, profesor Jan Strelał, profesor Ewa Kołodziejczyk, profesor Dorota Sajewska, przepraszam, profesor Andrzej Friszke, profesor Grzegorz Ziółkowski, profesor Jerzy Zajadło reprezentują doskonałość naukową, warsztatową, reprezentują ten humanistyczny obszar nauki. Również w tym życiu codziennym humanistyka powinna być i jest nie tylko sferą naukową, ale także postawą etyczną. Bardzo serdecznie z tego miejsca dziękuję sponsorom nagrody, firmie Amcor, sponsorowi strategicznemu, który wspiera nas od początku ustanowienia konkursu, zwłaszcza panu Jerzemu Czubakowi, prezydentowi grupy Amcor Tobacco Packaging i absolwentowi WIP Uniwersytetu Łódzkiego, a także obecnemu dziś z nami panu Cezaremu Wojciechowskiemu, dyrektorowi generalnemu Amcor Speciality Cartoons Polska. Dziękuję partnerowi głównemu firmie BSH i wspierającemu firmie Pelion. Państwa udział w realizacji tego konkursu na najlepszą książkę humanistyczną w Polsce to jest niezwykły chyba, ale piękny obraz współpracy biznesu i nauki, humanistyki. Na koniec zwracam się już teraz do instytucji naukowych i badawczych z całego kraju. Zachęcam do nadsyłania prac do ósmej już edycji konkursu o nagrodę imienia profesora Kotarbińskiego, pierwszego rektora Uniwersytetu Łódzkiego, i z pewnością jestem pewna, wśród wydanych książek jest ta, o której za rok będzie głośno. A teraz pozostaje mi już tylko pogratulować Państwu, pogratulować nominowanym w tegorocznej edycji. Gratuluję Państwu wybitnych dzieł. Dzięki takim autorom jak Państwo polska humanistyka ma się dobrze i zabiera ważny, jeśli nie powiedzieć dziś najważniejszy, wartościowy głos w dyskusji o człowieczeństwie, którego zawsze, zawsze, niezależnie od czasów, tak bardzo potrzebujemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Pani rektor. Szanowni Państwo, na scenę zapraszam dyrektora generalnego Amcor Speciality Cartons Polska, pana Cezarego Wojciechowskiego. Dzień dobry Państwu. Jest mi bardzo miło tu uczestniczyć w tej wspaniałej uroczystości. Ja jestem nową i starą osobą dla Łodzi, bo miałem tu przyjemność pracować do 2010 roku i potem miałem dużą przygodę w Azji. I powróciłem tutaj na to samo stanowisko, które miałem. I zawsze byłem pewny, że nasza firma bardzo zwraca uwagę na współpracę z Uniwersytetem Łódzkim i uczestniczy w wielu projektach związanych z Uniwersytetem. Firma nasza, jak Państwo wiecie, działa w Łodzi od 1994 roku.
jest jedną z największych firm zagranicznych w Łodzi. Należy do, jak pani rektor zauważyła, do grupy firm Amcor, która jest największą firmą opakowaniową na świecie. W imieniu pana prezesa Czubaka, który niestety nie może być tutaj, bardzo temu ubolewa, ale ze względu na zmiany terminów i sytuację, mam przyjemność jego reprezentować. Chcę podziękować władzom Uniwersytetu za zainicjowanie tej wspaniałej nagrody. Jak już się dowiedziałem, od 7 lat ona ma miejsce. Wartości, które ta nagroda przedstawia, reprezentuje, jest rzeczywiście takimi wartościami, jakie reprezentowane są przez naszą firmę. Wartości humanistyczne są i będą w centrum uwagi na świecie. To człowiek i jego mózg, i jego zaangażowanie, motywacja i chęć zmian naprawdę zmienia świat i powoduje zmiany w organizacji. I ta zmiana organizacji, jako robiona przez człowieka, powoduje, że taka firma jak Amcor jest naprawdę firmą konkurencyjną w świecie. Nie zmieni to ani automatyzacja, ani digitalizacja, ani robotyzacja, bo zawsze człowiek jest najważniejszy, bo człowiek zmienia, człowiek używa technologii, ale to dzięki człowiekowi mamy wszystko, co mamy. I jak pani rektor słusznie zauważyła, czasy są bardzo trudne i ten humanitaryzm, który jest reprezentowany, jest tak ważny dla nas. I dlatego ta nagroda jest tak bliska dla nas i chciałem potwierdzić w imieniu pana prezesa Czubaka, że będziemy kontynuować współpracę z Uniwersytetem i jak zawsze wspierać, jak to będzie możliwe, i życzyć wszystkiego najlepszego. Dziękuję państwu. Bardzo dziękujemy, panie dyrektorze. Dziękujemy za nieocenione wsparcie i za tę wspólnotę wartości między światem nauki i światem biznesu. A przed nami, szanowni państwo, najwyższa pora na to, aby poznać konkursowe nominacje. O czynienie honorów proszę panią rektor Elżbietę Rządzińską. Zapraszam, pani rektor. Szanowni państwo, pierwszą z równorzędnych nominacji otrzymuje profesor Stefan Konstańczak za książkę Etyka niezależna w Polsce, wydaną przez oficynę wydawniczą Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zapraszamy, panie profesorze. A mimo trudnej sytuacji państwa proszę o brawa, bo to wspaniały wysiłek. Serdecznie dziękujemy. Zapraszam pana profesora na miejsce, bo przed nami druga z nominacji. A nominację tę otrzymuje profesor Dorota Korwin-Piotrowska za książkę Eutoryka. Rzecz o dobrej rozmowie, opublikowaną przez wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Serdeczne gratulacje i podziękowania. Szanowni państwo, kolejna nominacja. Profesor Krzysztof Stachewicz i książka Doświadczyć prawdziwej rzeczywistości. Prolegomena do filozofii mistyki. Tom pierwszy, filozofia doświadczenia mistycznego. Tom drugi, człowiek wobec doświadczenia mistycznego. Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Panie profesorze, zapraszamy. Serdeczne i szczere gratulacje. Szanowni państwo, a teraz zapraszam pana profesora Zbigniewa Szmyta, nominowanego za książkę Zbyt głośna historyczność, użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej, wydaną przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Gratulujemy i dziękujemy. A teraz, szanowni państwo, pierwszy taki przypadek w historii naszej nagrody. Mamy w finale pracę zespołową napisaną przez 8 autorek i autorów, czyli ten sukces ma wiele matek i wielu ojców. A są nimi profesor Danuta Ulicka, profesor Tomasz Bilczewski, dr Artur Hellich, dr Joanna Jeziorska-Haładyj, dr Adela Kobelska, profesor Michał Mrugalski,
doktor habilitowany Przemysław Pietrzak i doktor Magdalena Szczypiorska-Chrzanowska. Zapraszam profesor Danutę Ulicką, redaktor naukową pracy, po odbiór nominacji za książkę Wiek teorii, 100 lat literaturoznawstwa polskiego, wydawnictwo Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Zapraszam także obecnych z nami współautorów nominowanej pracy. Doktora Artura Hellicha, doktor Joannę Jeziorską-Haładyj i doktor Adelę Kobelską. Zapraszam Państwa. Zaczynamy w kolejności alfabetycznej. Pan doktor Artur Hellich. I prosimy o brawa. Pani doktor Joanna Jeziorska-Hałady. I pani doktor Adela Kobelska. Serdecznie gratulujemy. Panie rektor, zapraszam na miejsce. Dziękuję za czynienie honorów. Oto 5 nominowanych książek. A ja zwykle w tym miejscu udzielałem głosu laureatowi poprzedniej edycji naszego konkursu. Pan profesor Jerzy Zajadło, znakomity prawnik i filozof prawa z Uniwersytetu Gdańskiego, niestety nie może być dziś z nami obecny. Dlatego będę miał zaszczyt w imieniu pana profesora odczytać jego refleksję. Refleksję typową dla znakomitego prawnika, bo krótką, ale soczystą i precyzyjną. W antycznej greckiej retoryce występowało pewne pojęcie, które wyjątkowo pasuje do uroczystości wręczenia nagrody imienia profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Kairos dosłownie oznaczało odpowiedni moment, ale miało też bardziej filozoficzny i głębszy sens. Kairos to szczególna chwila, którą ze względu na okoliczności trzeba koniecznie wykorzystać. Trzeba podjąć ważne decyzje, których ta chwila wymaga. W obliczu dramatycznych wydarzeń rozgrywających się w naszym najbliższym sąsiedztwie trudno sobie wyobrazić moment właściwszy do przypomnienia roli humanistyki i nagrodzenia tych, którzy właśnie humanistyce poświęcili swój intelektualny trud. Panie profesorze, serdecznie dziękujemy. Szanowni Państwo, a teraz nadchodzi czas na ogłoszenie laureata 7. edycji konkursu o nagrodę imienia pierwszego rektora Uniwersytetu Łódzkiego, profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Zanim jednak poznamy nagrodzoną pracę, mam zaszczyt przedstawić członków kapituły konkursowej. A w gremium tym zasiadają profesor Krzysztof Jasiecki, profesor Ryszard Kleszcz, profesor Anna Legerzyńska, profesor Włodzimierz Nykiel, profesor Tadeusz Sławek, profesor Rafał Stobiecki, ksiądz profesor Andrzej Szostek i jako przewodnicząca kapituły profesor Elżbieta Rządzińska. Bardzo dziękujemy Państwu za wspaniałą pracę. A o ogłoszenie werdyktu proszę pana profesora Rafała Stobieckiego. Panie profesorze. Magnificencjo, szanowni nominowani, droga kapituło, panie i panowie. Nagrodę imienia pierwszego rektora Uniwersytetu Łódzkiego profesora Tadeusza Kotarbińskiego za pracę z zakresu szeroko rozumianej humanistyki wręczamy w czasach trudnych, dramatycznych, wręcz mrocznych. Trwa niesprowokowana agresja Rosji na suwerenną Ukrainę. Stajemy przed zasadniczymi wyborami etycznymi. Jak zachować się w tej niespodziewanej przez większość
z nas sytuacji. Patron naszej nagrody, Tadeusz Kotarbiński, w Zasadach etyki niezależnej, tekście drukowanym na łamach odwilżowego Po prostu w 1957 roku pisał, cytuję: etyka pyta o to, jak należy postępować, by postępować czcigodnie, a nie haniebnie. Przy rozumieniu tych słów w sensie, w którym ich używa ktoś określony, w danym przypadku sam osobnik badający, i wszyscy ci, którzy rozumieją te słowa tak, jak on je rozumie. Otóż nie widzę możliwości uzasadnienia odpowiedzi na pytania etyki wyłącznie na podstawie danych i uogólnień etologii, czyli nauki o moralności. Istotnymi składnikami uzasadnień muszą być tu pewniki etyczne w postaci stwierdzeń, że to a to jest oczywiście czcigodne, a to haniebne. Koniec cytatu. Spróbujmy zatem pomagać, ale mądrze. Nie stać z boku, współodczuwać i rozumieć cierpienie. Jednym słowem, zachowywać się czcigodnie. Dziś szczególną rolę do odegrania mają nauki humanistyczne. Pozwalają nazywać to, co się dzieje, pokazują słowa, którymi opisujemy zło, i oferują nieskończoną ilość słów pokazujących dobro. Zawsze największą ofiarą wojny jest ludność cywilna, nawet jeśli tylko tę wojnę obserwuje. Bo cóż to za doświadczenie, obserwowanie wojny? Powinniśmy zdawać sobie sprawę, że ono także demoralizuje, powoduje atrofię uczuć od człowiecza. Humanistyka stawiająca w centrum zainteresowania jednostkę, ale także zbiorowość, jest tego świadoma. Uprawiając ją, dokonujemy udanej lub chybionej imputacji kulturowej. Przekraczamy granice własnej kultury, próbując zrozumieć inną. Prace, które napłynęły na konkurs, jak stało się to już tradycją, reprezentują różne domeny refleksji humanistycznej. W gronie finalistów znalazły się dzieła znaczące, wyróżniające się na tle innych dojrzałością metodologiczną, oryginalną tematyką, niepozbawione walorów literackich. Po raz kolejny okazało się, że polscy humaniści potrafią wyjść poza ramy dyskursu narodowego, swoje studia umieścić w szerszym kontekście kulturowym, ciekawie odpowiedzieć na wyzwania współczesności. Obrady kapituły, jak wspominała już pani rektor, były długie, burzliwe, ścierały się w niej różne racje, zarówno naukowe, jak i światopoglądowe. Uczciwie staraliśmy się wważyć walory każdej ze zgłoszonych rozpraw. Kapituła nagrody, po wszechstronnym rozważeniu zalet i znaczenia każdej z prac, uznała, że w 7. edycji nagrody imienia pierwszego rektora Uniwersytetu Łódzkiego Tadeusza Kotarbińskiego otrzyma ją pan doktor Zbigniew Szmyt za książkę Zbyt głośna historyczność, użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej, opublikowanej przez wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
pani rektor czyni najważniejsze honory. Jeszcze raz wielkie brawa dla laureata. Chwila dla fotoreporterów. Proszę podejść bliżej. Wielkie, wielkie gratulacje. Oto laureat 7. edycji konkursu o nagrodę imienia pierwszego rektora Uniwersytetu Łódzkiego, profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Prosimy laureata o kilka słów. Niestety nie przygotowałem jakiejś dłuższej mowy, bo w życiu nie wierzyłem, że ta nagroda spadnie na moje barki, bo to jest też wielkie wyzwanie. Wyzwanie związane też z tą sytuacją, o której wspomnieliśmy przed chwilą, czyli wyzwanie wojny, która stoi u naszych bram. I korzystając z kilku minut sławy, chciałbym zaapelować też do całego środowiska akademickiego w Polsce. Teraz, kiedy spadają bomby na ukraińskie uniwersytety w Charkowie, w Kijowie, w Mikołajewie, kiedy giną studenci tych uniwersytetów, giną też wykładowcy, profesorowie, moglibyśmy, jest to naszą powinnością etyczną, żeby w miarę możliwości każdej katedry, instytutu, wydziału, uniwersytetu przyjąć tych studentów, zapewnić staż, stypendium naukowcom z Ukrainy. I chciałbym powiedzieć, że moje serce i moje myśli, i myślę, że wszystkich nas tu zebranych, są teraz z nimi. Przyjdzie czas na analizy, na pisanie artykułów, próbowanie humanistycznego wyjaśnienia tego, co się teraz tam wydarza, ale teraz jest też czas na działanie i sobie i wszystkim życzę, żeby nasze działania były skuteczne i mogły w jak najlepszy sposób zminimalizować tę tragedię, pomóc ludziom, którzy teraz tej naszej pomocy potrzebują. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Panie profesorze, pan profesor Zbigniew Szmyt, prosimy o pozostanie na środku. A ja wszystkich nominowanych zapraszam do wspólnego zdjęcia, także z panią rektor jako przewodniczącą kapituły konkursowej. Zapraszam państwa razem z dyplomami. To jest ten moment, który chcemy uwiecznić, zachować po wsze czasy. Jakkolwiek to zabrzmi, prosimy o zwarcie szeregu. I teraz, szanowni państwo, raz jeszcze podkreślam, to jest trudny i mroczny czas, ale naprawdę w tym momencie możemy sobie pozwolić na wielkie brawa dla wszystkich nominowanych z laureatem na czele. W życiu zderzamy się z tak straszliwym i niepohamowanym złem, z tak bezczelnym kłamstwem na wielką skalę, czasem czujemy się rozgoryczeni i bezsilni. Ale warto wtedy wsłuchać się w słowa wielkich ludzi, notabene łodzian z wyboru. Pierwszy to Marek Edelman. W jednym z wywiadów zapytany o sens powstania w getcie warszawskim odpowiedział bardzo krótko. Lepiej jest robić coś, niż nie robić nic. I to była cała jego odpowiedź. A druga postać, słowa będą niemal idealnie współbrzmiące, to oczywiście profesor Tadeusz Kotarbiński, który na te mroczne czasy ma dla nas taką radę. Warto istnieć, kochać kogoś, być czyimś przyjacielem, lub po prostu być komuś pomocny. Szanowni państwo, do zobaczenia za rok. Oby w lepszych czasach, których
kształt będą stanowić ludzie czcigodni i humaniści, a nie uzbrojeni bandyci. Bardzo Państwu dziękuję.